Cześć, manko, witajcie w dzisiejszym odcinku takim informacyjnym, ponieważ chciałbym troszkę ogarnąć sytuację związaną z streamami, czy też jakimiś wspólnymi rozgrywkami w GTA 5 z widzami, ponieważ wczoraj było fajnie, ale często przy tak dużej liczbie osób, jaka jest chętna do zagrania ze mną w GTA 5, jest troszeczkę chaos panuje, dlatego też chciałem troszkę przedstawić swoje takie spostrzeżenia co do tego. Takie zasady, żeby ze mną zagrać, trzeba po prostu tego, co o czym powiem, przestrzegać i wtedy myślę, że będzie zdecydowanie łatwiej razem pograć, szybciej to wszystko będzie tutaj działało i nie będziemy sobie nawzajem robili jakichś tam problemów. A więc pierwsze co, to koniecznie jest headset. Nie może być Kinect. Nie może być Kinect ze względu na to, że po prostu jeśli wy używacie Kinecta jako mikrofonu, bo jest taka możliwość oczywiście, to żeby słyszeć nas, musicie mieć włączony telewizor i wtedy, kiedy telewizor gra, to po prostu Kinect przechwytuje też to, co my mówimy i wtedy jest takie jakby echo, jest też naprawdę niewyraźny dźwięk i to jest bardzo przeszkadza podczas rozgrywki. Tym bardziej, kiedy w lobby jest 16 osób, kurczę, naprawdę to jest tragedia i no nie ma sensu dołączać do nas, jeśli macie po prostu korzystać z mikrofonu z Kinecta. No bo nie jest to komfortowe i nam wszystkim to wczoraj przeszkadzało, bo tam chyba z dwie osoby Kinecta wykorzystywały do właśnie nagrań. No chyba, że wyłączycie dźwięk, ale to jest niemożliwe w sumie, tak? Niemożliwe jest, żebyście nas słyszeli, kiedy wyłączycie dźwięk w telewizorze. Najlepiej po prostu słuchać tego wszystkiego w słuchawkach, tak aby po prostu nikomu ten dźwięk z telewizora nie pojawiał się w naszych słuchawkach, czy też żeby mikrofon tego nie wychwytywał. Jest taka pierwsza zasada. No i co do reszty, wiecie co, ja tak pomyślałem sobie, że ta cała ekipa, w ekipie jest tylko max 300 osób może być, tak Rockstar zadecydował i myślę, że przy takiej dużej liczbie osób, jaką ja mam wśród swoich widzów, ekipa czy zapraszanie do znajomych nie ma najmniejszego sensu, bo na ekipę macie ograniczenie do 300 osób, w znajomych macie do 100 osób ograniczenie, tak więc to jest bez sensu zupełnie, więc postanowiłem, że to zupełnie inaczej zorganizujemy. Żeby nie grać z randomami w ogóle na naszych livestreamach, też jakichś tam wspólnych odcinkach, które będę nagrywał. Żeby nie grać z randomami, ja będę tworzył sesję dla osób zaproszonych, czyli ja muszę taką osobę zaprosić. I nie musicie być w ekipie, myślę, że to naprawdę ta ekipa i te zapraszanie do znajomych nie ma zupełnie sensu. Musicie po prostu być przeze mnie zaproszeni. Jak to zrobić? Ja będę zawsze, jak będę grał, zawsze będę informował na Facebooku moim, macie linka poniżej, kiedy taki event organizuję. Ja nie będę mówił tego, powiedzmy, nie wiem, będę organizował o 17, a powiem wam to o, powiedzmy, o za 5:17. Nie, będę to mówił wcześniej, tak aby osoby mogły się zorganizować jakoś fajnie i sobie ze mną pograć. Tak więc takie informacje będą wcześniej oczywiście na Facebooku i wtedy, kiedy dostaniecie informację na Facebooku, że ja jakiś event organizuję, możecie zaopatrzyć się w Golda, jeśli nie macie w czego headseta, jeśli też nie macie jeszcze i po prostu będziecie, jeśli ja wam powiem, że przykładowo jest event o 17, to wyślecie mi wiadomość o następującej treści: GTA 5 online, nic więcej, nie czy was zaproszę czy coś, tylko wpiszcie mi w treści GTA online, nic więcej i wtedy ja będę te osoby zapraszał. Jeśli będzie już pełna po prostu 16, to wiadomo, tej reszty osób, które wysłały mi wiadomość później, no nie będę mógł fizycznie po prostu zaprosić, bo nie jest to możliwe, ale często się zdarza tak, że po prostu ktoś tam albo od nas odpadnie, bo nie wiem, albo mu się tam internet rozłączy, ewentualnie nie ma już czasu grać, wtedy ja będę zapraszał resztę osób, która mi wysłała. Tak więc po prostu, jeśli o taką kwestię chodzi, to najlepiej, abyście mi, jeśli przykładowo was nie zaprosiłem, a wiecie już, że gramy po prostu 16, to możecie powtórzyć tą wiadomość co pół godziny, bo wcześniej nie ma sensu, wiele osób mi wysyłało częściej wiadomości, czy możecie dołączyć, a nie było miejsc, więc najlepiej co pół godziny, w pół godziny to są jakieś 3 rozgrywki, w ciągu 3 rozgrywek na bank ktoś tam odpadnie z tej 16, więc wtedy po prostu będę mógł dalej resztę zapraszać. Tak więc podsumowując to wszystko, podsumowując tą całą tutaj, ten cały mój taki, powiedzmy to, regulamin, niech to wygląda mniej więcej tak, że po prostu ja mówię, kiedy będę grał, wy wtedy, no sami wtedy jesteście w stanie sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy jesteście w stanie tam wtedy grać o tej godzinie, czy wam ten termin pasuje. No i wtedy, jak już jest ta godzina 17, wyślecie mi wiadomość z treścią GTA 5 online, ja was zapraszam do sesji. Jeśli będzie 16 osób i nie zaproszę was, po prostu jeśli was nie zaproszę, to powtórzcie tą wiadomość
co 30 minut. Wtedy te osoby, które wysłały mi tę wiadomość ostatnio, po tych pół godziny, jeśli ktoś się wykruszy, wtedy ja kolejne osoby zapraszam i możemy sobie wszyscy grać. To jest w przypadku Xboxa 360, nie wiem jak będzie z organizacją w przypadku PlayStation 3, bo jeszcze nie mam headseta, więc nie mam na razie możliwości rozgrywki tam, ale myślę, że takie rozwiązanie będzie najlepsze, ponieważ naprawdę, co z tego, że ja mam powiedzmy 100 osób wśród znajomych, jak przykładowo 90% z nich nie ma czasu w ten dzień i wtedy blokują miejsca osobom, które chcą ze mną pograć. To samo w ekipie. Co z tego, że tam jest 300 osób, jak ze mną chce grać powiedzmy na jednym evencie w weekend 400 czy 500 osób. No i te 300 osób w większości też nie ma ich, to są osoby nieaktywne, tak więc ciężko jest mi po prostu ciągle usuwać te osoby, kogoś innego zapraszać. Nie, to jest zupełnie bez sensu. Przy takiej liczbie widzów, jaką ja mam, to jest naprawdę zupełnie bez sensu i zrobimy to z takiego właśnie jak mówiłem, czyli po prostu wystarczy, że wyślijcie mi zaproszenie do znajomych, bo też były tam spięcia, że nie ma już miejsc w ekipie, że też byście chcieli dołączyć, bo jesteście moimi widzami od dawna. To jest zupełnie bez sensu, naprawdę to się mija z celem. To jest fajne, jeśli macie kilku znajomych, macie ekipę, wtedy nic nikogo nie musi zapraszać, kto jest online, to wtedy sobie możecie grać. Przy takiej liczbie widzów, gdzie limit 300 to jest masakra jakaś, no to nie ma naprawdę ze mną, moim zdaniem, najmniejszego sensu i myślę, że się ze mną zgodzicie. Nikt nie musi być ze mną znajomych, nikt nie musi być w mojej ekipie, żeby ze mną pograć. Wystarczy po prostu być wtedy, kiedy ja gram. A będę takie spotkania organizował bardzo często, zdecydowanie częściej niż do tej pory, ponieważ sprawia mi to frajdę, po prostu też przy okazji będę mógł to nagrywać wam na kanał, tak więc myślę, że zabawa będzie fajna, myślę, że się ze mną zgodzicie i tutaj będzie naprawdę bardzo fajnie to wszystko wyjdzie jakoś od spraw organizacyjnych. Też prosiłbym was o jeszcze dwie rzeczy, żeby po prostu też się jakoś nie przekrzykiwać jak gramy, ponieważ często przy 16 osobach ciężko jest po prostu się jakoś zgadać i jeśli o tą kwestię chodzi, to no potem jedną osobę się słyszy, a to co reszta mówi, niektórzy mówią, mają cieńszy głos, niektórzy mają po prostu mocniejszy i czasami często jest tak, że po prostu tych drugich osób nie słychać, więc po prostu dajmy dokończyć tej osoby, która aktualnie mówi, aby nie było takich właśnie tutaj spięć i tak dalej, i tak dalej. Tak więc ja myślę, że to wszystko, osoby, które będą chciały ze mną zagrać, będą musiały ten filmik obejrzeć, bo tak jak mówię, wiadomość X GTA 5 online wystarczy mi i wtedy was zapraszam, jeśli jest miejsce w grupie. Tak więc dobra, to będzie tyle, myślę, że w jakiś tam sposób wam to wszystko przekazałem, więc trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!